Witam bardzo serdecznie w grze A10 Tank Killer na Amigę. Gra wydana w 1991 roku przez Dynamics i jest to wersja 1.5. Tak, tutaj teraz się będą przewijać napisy w tym hełmie. No może chwileczkę zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj pisze wersja 1.0, ale to jest pozostałość po oryginalnej wersji, więc klikamy i nie przedłużamy. Tak, mamy tutaj swoiste menu, więc można tutaj mamy best campaigns, best missions, czyli generalnie najlepsze wyniki, więc jak na przykład wybiorę sobie któryś z nich, zobaczymy, jak to wygląda. No ale tutaj nikogo nie ma, jak widać. Nikt nie został wpisany do żadnego rankingu. Best Missions. Czyli tutaj mamy treningowe i tak dalej. Pilot, który, jak ile punktów i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj póki co no, nie ma nic więcej. Więc przejdźmy dalej. Tutaj mamy Select Mission Set, czyli można wybrać jakąś tam misję i potem zagrać tą jedną misję, jeśli wybierzemy Flyline Mission. A tu mamy Start Kampanię. My może zagramy w kampanię, bo kampania ma taki mały samouczek, z którego warto skorzystać na dobry początek. Tutaj mamy Vehicle Preview. Tak, czyli tutaj będą się pojawiać różne jednostki, jakie występują w grze. A więc to jest akurat jednostka amerykańska. Więc jak tutaj damy Next, to pokaże się kolejna jednostka amerykańska. Proszę bardzo, następny. No chwilę trzeba czekać, aż to podjedzie, żeby się temu przyglądnąć chociaż trochę. No dobrze, niech no jeżdżą. Jest tutaj trochę tych jednostek i warto się z nimi zapoznać na dobry początek. Tu jest oczywiście ciężarówka. Lepiej by było, jakby to od razu się pojawiało i się obracało, a tak to zanim to dojedzie, to chwila czasu mija. A to są jednostki wrogie, które trzeba będzie po prostu niszczyć, jeśli na takowe trafimy. No dobra, następna jednostka Hestile oznacza, że to jest wroga jednostka, więc jak można nietrudno zauważyć, te pojazdy są bardzo podobne generalnie do siebie. Z dużej wysokości, jeśli będziemy lecieć samolotem, to praktycznie wszystko wygląda jednakowo. Dopiero przy bliskim kontakcie można rozróżnić, co to za jednostka. Z tym, że nie będzie nawet na to czasu, bo samolot, którym lecimy, no dość szybko wszędzie. Tutaj są jakieś rakietowe jednostki, też wrogie. Może i przeciwlotnicze nawet. I tak jak mówię, wyglądają dość podobnie. No, trzeba by to wszystko czytać, jeśli ktoś chce, proszę bardzo, niech sobie czyta, ja tam nie zamierzam. Jest to symulator generalnie, więc no, za bardzo sobie mogę w tym symulatorze nie poradzić. No ale zobaczymy. Chociaż jest taki to dosyć uproszczony symulator, bo można dość łatwo wylądować, jeśli się obniży prędkość do minimalnej. No to lądowanie przeważnie wychodzi całkiem nieźle. Nawet można wylądować na trawniku, co jest dosyć ciekawym rozwiązaniem. Tak, jeszcze tutaj będziemy mieć do czynienia z jakimiś helikopterami. Oczywiście ten jest amerykański, ale są też i wrogie. Tak jak tutaj widzimy helikoptery. I nawet samolot MiG-27, który również jest samolotem wrogim. A to jest nasz samolot. Właśnie ten, którym będziemy latać. No i tu już się zaczyna wszystko powtarzać. Dobrze. Kolejna rzecz to preferencje.
Tutaj mamy joysticki, jest graphic mode 8x8, czyli generalnie najwyższa jakość graficzna. Oczywiście można ustawić tutaj mniejszą, czyli na przykład nie ma shadingu. Tutaj mamy dodatkowo shading. No, jak widzimy, można zmniejszyć te detale do bardzo niskich, wtedy będziemy mieć najszybszą grafikę, ale bardzo najsłabsze detale. No, zobaczmy, jak się będzie grało na detalach najwyższych, chociaż podejrzewam, że na Amidze będzie to trochę ścinać. No, ale sprawdzimy. Więc wybieramy Start Campaign. Tak, teraz wpisujemy swoje tutaj inicjały albo swoją ksywkę, jak kto woli, imię, cokolwiek. Gra jest, jak widać, doczytywana, więc no, trzeba będzie się na to przygotować. Tu oczywiście mamy taki briefing, więc na początek mamy misję treningową. Nie wiem, na ile ona mi tutaj pójdzie, ta misja treningowa. Jak próbowałem wcześniej, to przy pierwszym elemencie się po prostu rozbiłem i tyle było z wszystkiego. No ale może teraz mi pójdzie trochę lepiej. Tak, na początku możemy sobie właśnie, tutaj mamy możliwość wyboru różnych pocisków, w zależności od tego, na jaką misję chcemy się wybrać. No też trzeba by było dobrze wiedzieć, do czego służą tego typu pociski. To jest oczywiście domyślne, jak dam default, to są domyślne, ale gdybyśmy chcieli coś zmienić, to na przykład można dać Rock Eye i wtedy... O, tutaj można dać OK na przykład, tak? Albo można dać default, to wtedy on wraca do domyślnych ustawień, czy też uzbrojenia, domyślnego uzbrojenia naszego samolotu. Więc ja tu nie będę kombinował, po prostu daję go. Tak, i teraz mamy tutaj give it full throttle, czyli trzeba throttle zwiększyć do 9 i jeśli pojawi się 150 na liczniku, czyli generalnie patrzymy na ten element, który znajduje się na samym środku naszego, że tak powiem, okna z samolotu. I tutaj jest 0. 0 oznacza właśnie tą prędkość. Po lewej stronie mówimy o tym pasku, a po stronie prawej jest wysokość, czyli na jakiej wysokości pułapu jesteśmy w tym momencie. No, samolot jest wysoki, więc summa summarum około 7 metrów. I tutaj oczywiście już nas zaczynają opierdzielać, czego nie lecimy. Więc w jaki sposób tutaj przyspieszamy generalnie? Przyspieszamy klawiszami od 1 do 9. 1 oczywiście najniższa prędkość, 9 najszybszy ciąg, więc od razu klikamy 9 i zaczyna samolot lecieć. Widzimy, że prędkość wzrasta, już jest 50, 100 i powyżej 150 trzeba kierunek w dół dać, aby po prostu wznieść się w powietrze. I tak też właśnie uczynię, proszę bardzo. Już widzimy, że zwiększa się... Zwiększa się mój pułap wysokościowy. To jest dość duża prędkość, więc ja może zmniejszę do 6. Tylko czasem jak damy 6, to możemy czasem zacząć lądować. Tak, widzę, że ląduje w tym momencie. No, będzie... Nie ląduje, tylko mam niższą prędkość 150, a i tak się wznoszę. Niewiele, ale się wznoszę. Teraz trzeba wybrać checkpoint 1. Żeby to zrobić, to trzeba kliknąć klawiszem M mapę włączyć. I tutaj jest właśnie, mamy tą strzałkę i this is your A10, czyli to jest mój samolot. Jak zaczniemy klikać, tutaj jest baza, z której wystartowałem.
A tutaj jest właśnie checkpoint. Select this as your current destination and follow the destination marker on the HUD to reach checkpoint 1. Czyli jeśli to jest wybrane, wtedy będziemy na naszym podglądzie mieć, w którym kierunku mamy lecieć, więc on już jest wybrany. I dajemy go. I tutaj widzimy to taki na dole ptaszek jest taki malutki widoczny. Taki trójkącik. Ten trójkącik to jest nic innego jak właśnie kierunek, w którym mamy lecieć. Tak, ja tutaj muszę uważać. Trzeba będzie w odpowiednim momencie też zmniejszyć prędkość, żeby można było zaliczyć ten pierwszy punkt. No tutaj jest więcej klawiszologii, ja jej wszystkiej nie znam. No ale postaram się jakoś przybliżyć, jak w tą grę grać mniej więcej. On jest, ten samolot jest strasznie zwrotny, jak widać. Ok, do góry, do góry, do góry, bo zniżyłem się za bardzo. Muszę podlecieć trochę do góry. Tak, i tutaj już właśnie pokazuję i muszę tu zwolnić prędkość przede wszystkim. Powiedzmy, że do 3. Żeby zaliczyć to zadanie, to trzeba prędkość właśnie zmniejszyć. Nie wiem, czy nie wyląduję gdzie czasem. O kurde, ale się rzucam tym samolotem. Tak, bo tu mogę wylądować czasem. You reached punkt, dobra. No nie, no rozbiłem się, no nie wierzę. No także jak widać nie poszło mi za dobrze. Tu jest jeszcze... No, wszystko na zero oczywiście. Training failure. Niestety treningu nawet nie przeszedłem. Ok, fly one mission. Zobaczmy co to jest to fly one mission. Tu mamy trening, weźmy The City. Tutaj jest poziom trudności, agresywny, mild, wezmę mild, ammunition, limited, niech będzie, normal, damage, normalne, fly now. No fly now. Ok, zobaczmy na mapę. Na dobry początek, proszę bardzo, tutaj jestem w tym miejscu, a tutaj chyba są potencjalne cele. Zaraz zobaczymy. Black Hawk, tutaj mamy patrol, czyli kolumna patrolu. Dobra, tutaj co mamy? Tutaj są te właśnie z wyrzutniami rakiet, na to wygląda. SAM, to są te z wyrzutniami rakiet. A tutaj mamy też chyba coś takiego podobnego. A to są budynki do zlikwidowania. No dobra, może się skierujemy w kierunku tych budynków. Dajmy sobie tutaj go. I już widzimy, mamy ten taki na dole trójkącik, taki namiocik można powiedzieć. Tak to wygląda. Tutaj nasze lecą helikoptery, więc 9, bo startować przynajmniej się nauczyłem. Ląduje się też tutaj łatwo, wystarczy dać do 2 i tego i wyprostować lot samolotu i on wyląduje na dowolnej powierzchni generalnie. Dobra, niech się wzniosę trochę wyżej. I tak, zobaczymy, bo tutaj jeszcze muszę się nauczyć też jak operować tymi... Kurde, ale ma zwrotność. Dobra, jest tutaj... Jest tu prostokąt widoczny, to jest miejsce, gdzie mam właśnie się udać. Dobra, to lecimy. O, lo, ale prędkość jest po prostu zbyt duża. Dam 6 może, żeby nie lecieć aż tak szybko, bo nie będzie mi dane nic zobaczyć. Tak, tutaj mamy karabin. Jak tu rakiety wybierać? Zaraz. Bo ja tutaj nie wiem nawet. Tutaj F3 włączyłem, to jest widok jakiś boczny. Co tam się dzieje? A, tu jest z innego widoku, tak?
F1 to jest widok z przodu, więc klawiszami F robimy to, tylko natomiast jak tutaj klawisz S to jest statystyka, czyli mamy tak Maverick, Rockai, chyba rakiety to jest R, chyba będzie można wybierać rakiety. Dobra, wyjdźmy z tego, zobaczmy R. Nie, nic R nie daje. Nie, tutaj strzelam zwykłym takim karabinkiem. No właśnie w tych grach to jest tak, że jest tutaj dużo klawiszologii. Tutaj tak, wcisnąłem klawisz D, więc jakiś mamy message. Z, X. No właśnie tutaj będę próbował teraz Y, czy coś się dzieje. H7. Zaraz, spacja. Spacja też strzela. Chyba klawiszem Y wybieram. Zaraz Y. O tu H7 mam chyba przygotowane jakieś. Nie wiem, tylko nie wiem jak to wystrzelić. A P to jest pauza. Jeszcze nie wiem jak to wystrzelić, nie pamiętam. O G7 tutaj jest. Nie mamy G7. Klawiszem K to jest właśnie G7. Tutaj właśnie są klawiszami. Włącza się te wszystkie jakoś rakiety. Mapę włączyłem znowu. Ale jak z tego skorzystać, tak do końca nie wiem. No dobra. Gdzie ja to w ogóle lecę? Gdzie ja to jestem w ogóle? Bo się pogubiłem już na tej mapie. Aż tam poleciałem, no to muszę się cofnąć. Dobra, dziewiątka. Lecimy na maksa, muszę nawrócić. Coś tutaj jest na dole, coś mnie dociekawi, co tu jest na dole. Okej, okay. Dobra, jest cel. Cel namierzony. To nie wiem, czy ja tym cokolwiek zrobię, ale załóżmy, że może coś zrobię. Jakieś wybuchy tu się pojawiają. Dobra, do góry trochę, bo muszę... Bo się rozbiję zaraz i tyle z tego będzie. Dobra, jak to te rakiety się puszcza? Kurka wodna. Return to base, continue flying. Your mission is not complete. Nie, no to oczywiście continue, to Q włączyłem. Nie wiem jak wypuszczać te rakiety. Shift, control może. No to tu mam problem z tym. Gdzie to ja teraz jestem tu na mapie? Jestem tutaj, czyli tam podleciałem, coś postrzelałem, ale niestety nie wystrzeliłem żadnej rakiety. Okej, tutaj, że zauważył jakieś tam rzeczy. Zobaczmy jeszcze klawisz S, co tutaj mamy. Maverick mamy 6. Rockai nie mamy. Durandale, Sidewindery. Tylko fajnie by było, jakbym wiedział, jakie wystrzelić. A tu jest ten problem, że po prostu nie wiem, jak to zrobić. No, ustawienie tej grafiki na najwyższą możliwość. Tutaj mi znalazł jakiś czołg. Może, kurczę, mam jakąś ofiarę. Dobra, zobaczmy 6. Prędkość zmniejszmy, żebym go mógł lepiej namierzyć, tylko żebym nie spadł, albo czasem mogę wylądować. O kurczę, chyba za nisko lecę. Dobra, w porę zwiększyłem prędkość, bo już by było delikatnie po mnie. Okej, tam mamy jakieś tego.
Dobra, atak z powietrza. Och, to żem wyjechał w to. No oczywiście misja zakończona jak zwykle fiaskiem. Spróbuję jeszcze jedną rzecz zrobić, a mianowicie zmniejszę preferencje, bo to jest zdecydowanie slower graphics, slower graphics, glut blend and speed and detail, czyli wybiorę to 5 do 8 i zobaczymy jak teraz się będzie grało. Oczywiście też wybiorę fly one mission. Nie rozgryzłem jak te rakiety wypuszczać, kurde. Dobra, bridge busting. Dobra, weźmy może bridge busting tym razem. Go. Tak, tutaj mamy teraz znowu jakiś innego rodzaju briefing. Ok, zobaczymy jak teraz się będzie grało. Okej, tam strzelają chyba w nas, na to wygląda. Jakieś tu wybuchy się dzieją. Dlatego tam gość panikował, że spierdzielać. Dobra, zobaczmy na mapę. Jak to tu wygląda. Czy to przyspieszyło jakoś specjalnie, home base? Tutaj mamy depot, supply i tutaj mamy wrogie obiekty. Dobra, radar. Może radar spróbuję ściągnąć. Okej. Dobra, muszę jeszcze sprawdzić, w którym kierunku ja lecę, bo sobie zapomniałem, nie sprawdziłem tego. Lecę w tym kierunku, czyli muszę skręcić na prawo. Ok, już skręcamy na prawo. Trochę, tak. No myślę, że tyle wystarczy. To lecimy, lecimy. Myślę, że teraz lecę dobrze. Jeszcze raz mapę włączę. jakoś nie za bardzo widzę, lecę dobrze. Chociaż no nie wiem, no niby obróciłem się, ale kurde, ja wiem. Dobra, jestem dość wysoko. Okej, już wiem, bo rakiety się puszcza klawiszem F. Klawisz F to jest puszczenie rakiety. Zobaczmy, co mam w ogóle. Mam tak, Mavericka, GBU, mamy każdego po trochu, więc klawiszem F zrzucamy bomby, czyli przynajmniej coś się udało mi już odkryć. A którym to klawiszem zmieniamy sobie? Chyba klawiszem P8 mam, zaraz, tutaj właśnie nie pamiętam, który klawisz zmienia mi, tutaj mam 08, 09, kurde, co to to jest w ogóle? To 09 czy coś, nie wiem czy to są właśnie, czy to są właśnie to co trzeba. Dobra, chyba lecę nie w tym kierunku co trzeba. Muszę się gdzieś tutaj, teraz chyba lecę dobrze. Od czego jest mapa, nie? Zaraz zobaczymy na mapie jak to teraz lecę. No, lecę teraz ok, więc niedługo się pojawi mój cel w zasięgu wzroku. No to przyjrzyjmy się. Tutaj są jakieś. Dobra, wyprostujmy lot. No i zobaczymy, no, jak to się będzie walczyć. Jakoś nie przyspieszyło to specjalnie. Co to się dzieje? Graficznie szybkość tego wszystkiego. Ktoś mnie ładuje gdzieś tam, czy coś, czy im się tylko tak wydaje. Dobra, klawisz F. A, tutaj mamy jakieś... Widzę, mamy tutaj jeszcze kolejny radar. Tam jakiś most jest.
No trzeba by w to trochę pograć, żeby to tak pokazać wszystkie walory tej gry, a na pewno są dosyć fajne tutaj misje. Dajmy na to tutaj znów mamy bridge. Dobra, locked i F klawisz. Ops, dawaj, strzelaj. Rozwalę most, to by było ciekawe. Czy to się faktycznie tak uda? Chyba za daleko jeszcze byłem. O kurde, jak mnie wyrzuciło w kosmos. Dobra, zobaczmy, czy uda się ten most jakoś jeszcze tutaj. F. Kurde, ale to działa. Chyba, że już nie mam tych pocisków. Rozstrzelamy most. Kurde, gdzie on tutaj ma ten? Czy ja w ogóle w jakiś most tutaj lecę? Zaraz się rozwalę. Stój! A, tak jak myślałem. Nie, to jest granie dla mnie. Kompletnie. Osobiście uważam, że gra nie jest zła, tylko tyle, że jest po prostu jak dla mnie, no niestety za trudna. Gdyż no, nie gustuję w symulatorach specjalnie. A poza tym, biorąc pod uwagę, że ta grafika no, skokowo się to wszystko dzieje, to dodatkowo utrudnia. Więc tak to wygląda i do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Amigę.